Dzisiaj chciałabym poruszyć temat równie, myślę, ciekawy i kontrowersyjny co Medjugorje czy chociażby The Chosen serial. Chodzi mi o Nekotchumena, to dlatego, że od wielu już miesięcy, jak nie i nawet ponad roku, usilnie prosicie nas, żebyśmy poruszyli właśnie temat Nekotchumenatu. Myślę, że dojrzałam do tego, żeby zrobić krótkie podsumowanie, opowiedzieć o tym, co myślę na temat właśnie tej wspólnoty. Byłam w tej wspólnocie, na szczęście tylko półtora roku, o półtora roku za długo, natomiast to był czas jeszcze przed ślubem, czas poszukiwań. Oczywiście byliśmy katolikami takimi jak każdy, chcącymi poza mszą świętą, która nas nie wypełniała duchowo, nie spełniała moich przynajmniej już oczekiwań. Ja miałam tak potężny kryzys duchowy, że stałam w kościele podpierając jedynie ściany i kolumny, filary. Zastanawiałam się, co ja tutaj robię, dosłownie. I szukałam po prostu wrażeń poza mszą świętą. Chciałam więcej doświadczeń duchowych, więcej czuć, dlatego że dzisiaj emocje są dla nas drogowskazem i jednocześnie wyróżnikiem, papierkiem lakmusowym, określającym to, czy my mamy wiarę, czy nasza wiara jest prawdziwa, na ile jest prawdziwa, jak silna jest nasza wiara. Czyli taki termometr określający temperaturę naszej wiary, gorliwość tej wiary. To są właśnie emocje. Oczywiście jest to złudne i jest to rdzeń całej modernistycznej herezji, która jest oparta o herezję protestancką, o wszystkie filozofie idealistyczne jak Hegla czy Kanta. Prawda i byt tutaj się nie liczą, prawda obiektywna także nie, wszystko ewoluuje, wszystko jest płynne, także i dogmaty, więc żyjemy w czasach, w których nic nie jest pewne, nic nie jest obiektywną prawdą. Jest to naprawdę dramat intelektualnie, przeżywamy kryzys człowieczeństwa, kryzys rozumu, więc trudno rozeznać, żyjąc w takich czasach, takiej apostazji globalnej, co jest dobre, co jest niedobre, gdzie jest prawda, gdzie jest kłamstwo. I ten odcinek chciałabym zacząć od cytatu świętego Pawła. Nadziwić się nie mogę, że od tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma. Są tylko tacy ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybym nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. List do Galatów 1:6-9. Mam wielu znajomych, którzy należą do neokatechumenatu i dzisiejszy mój program nie ma na celu jakieś ocenianie jednostkowe kogoś. Obiektywne, rzetelne, możliwie jak najbardziej pozbawione właśnie emocjonalności, osądzenie, ocenienie samych metod działania i owoców, jakie przynosi neokatechumenat. Bo do tego mam pełne prawo, żeby ocenić samą wspólnotę, mechanizmy, które rządzą tą wspólnotą oraz owoce, jakie przynosi ten ruch neokatechumenalny. On, przypomnę wam, powstał w połowie lat 60. XX wieku. Wykluł się w Hiszpanii, gdzieś tam na przedmieściach Hiszpanii, w centrum Hiszpanii, jako ruch charytatywny działał pierwotnie. I w sumie to wszystko było ograniczone do Madrytu. Celem była opieka nad osobami bezdomnymi, wykluczonymi, jak to dzisiaj by Franciszek powiedział, na marginesie kościoła. Twórcami był niejaki Kiko Arguello i Carmen Hernandez. Ruch spotkał się oczywiście z uznaniem, wpisał się w trendy typowo masońsko-filantropijne, więc arcybiskup od razu uznał tą wspólnotę za wspólnotę charytatywną. A później ona w sposób taki troszeczkę już niekontrolowany przekształciła się w typowy ruch religijny. I Paweł VI zdecydowanie zaczął zalecać i wychwalać wręcz tą wspólnotę. Niestety szybko nabrał ten ruch, ponieważ powstał on po soborze, kiedy to Paweł VI zezwolił praktycznie na promowanie wszelkiego rodzaju objawień nieuznanych. Aperycjonizm rozwijał się bardzo szybko. Można było wydawać książki, które nie posiadały imprimaturu. Można było uznawać objawienia i wizje prywatne różnego rodzaju osób, jakichś jednostek osób, które uważały, że są naznaczone pewną łaską. I ten ruch charytatywny nabrał już takich cech typowej sekty, ale wewnątrz kościoła. Powstały pewne instrukcje wewnętrzne,
prawno-kanoniczno-religijne, które do dzisiaj nie są znane ogółowi, nie są opublikowane. Znają je tylko jacyś tam wtajemniczeni twórcy, liderzy, kierujący tymi grupami. One są dostępne właśnie wyłącznie tym kierownikom tegoż ruchu. Mają liczyć 373 strony. I co się na nich, słuchajcie, znajduje? Jest to rodzaj katechezy, której analiza wykazuje, że nie ma ten ruch neokonfesjonalny nic wspólnego z nauką katolicką. Dotarł do tego ksiądz Michał Poradowski, który zaczął badać neokatechumenat. Katecheza, w cudzysłowie, z punktu widzenia nauki tradycyjnej Kościoła jest po prostu zbiorem herezji, głównie protestanckich. To jest cytat. Z kolei ksiądz Enrico Zoffoli napisał książkę o głośnym tytule Erezie del Movimento Neocatecumenale z 91 roku oraz Magistero del Papa e Catechisi Dicico. I wykazał tam zdecydowaną sprzeczność, jakby negację nauczania Kościoła katolickiego pomiędzy magisterium Kościoła, nauką papieża, a katechezą pana Kiko. W tej katechezie pojawia się wiele stwierdzeń heretyckich. Jest na przykład, mogę wam podać parę takich przykładów, że człowiek nie może grzeszyć, że nawrócenie polega jedynie na uznaniu swojej nędzy moralnej, że grzech nie obraża Pana Boga, że to jest zupełnie normalna sprawa w życiu człowieka, że Chrystus dokonał odkupienia wszystkich ludzi, ale nie przez mękę na krzyżu, lecz przez swoje zmartwychwstanie. Takie się tam mają właśnie pojawiać stwierdzenia heretyckie. Katecheza stwierdza również, że Kościół nie został założony przez Chrystusa Pana, lecz przez pierwotną wspólnotę wiernych. Stąd też zdaniem pana Kiko wszystkie religie są sobie równe. Każdy może się zbawić niezależnie od wiary, którą wyznaje. Owa katecheza też uczy, że Eucharystia wcale nie jest ofiarą, dlatego nie jest potrzebny ołtarz, a stół wystarczy. Eucharystia jest ucztą, jest biesiadą właśnie, a nie ofiarą. Konsekracja chleba i wina to jest taki symbol, pamiątka, wspomnienie zmartwychwstania i śmierci Chrystusa. I tutaj też formuła, materia i forma chleba, hostii jest zupełnie inna, bo to jest wypiekany chleb. Znowu, msza święta wcale nie jest celebrowana przez kapłana, ale przez całe zgromadzenie, co oczywiście się powtarza, powiela, to jest multiplikacja wszystkich heretyckich stwierdzeń. Oraz co ciekawe, że Biblia interpretuje się sama, a nie przez Kościół, przez Urząd Nauczycielski. Także ta wspólnota jest takim rodzajem wtajemniczenia chrześcijańskiego, jest rodzajem permanentnego wychowania w wierze, tak to przynajmniej jest przedstawiane na wielu stronach, wielu parafii w Polsce. Ruch neokatechumenalny idzie drogą taką luterańsko-judaistyczną. To jest dziwne połączenie, dziwny miks, dziwna mieszanka, taka hybryda judaistycznych tradycji oraz protestanckiego myślenia i herezji, bo jest rzeczywiście zbiorem bardzo różnych herezji, tych właśnie protestanckich, zwłaszcza gnostycznych, czyli gdzieś tam są też elementy gnozy, kabały. To nie są zresztą moje stwierdzenia, a właśnie tych dwóch autorów, włoskiego twórcy, autora tej książki włoskiej, a także księdza Michała Poradowskiego. Tutaj zachęcam Was do przeczytania. Sekty protestanckie, słuchajcie, po II Soborze Watykańskim stały się po prostu plagą, tak? W Kościele dopuszczono ekumenię, dopuszczono dialog, a więc zaczęły one tak samo zagrażać katolickim wyznawcom i Kościołowi jak w XVI wieku. Przed II Soborem wszystkie te sekty po prostu działały poza Kościołem, nie były dopuszczane. Były zwalczane przez wszystkie autorytety Kościoła. Był spis ksiąg zakazanych. Nie wolno było promować żadnych objawień prywatnych. Po Soborze przyszła moda na produkowanie wręcz takich książek, wizji. One mogły być wydawane, mogły być uznawane, mogły być publikowane. Ekumenia, oczywiście stworzona przez Sobór w sposób sztuczny, kwitła, można powiedzieć. Proboszczowie oddawali do użytku różnych sekt swoje salki parafialne, kaplice, kościoły. Wydaje się dziś modlitewniki, książki, broszury bez imprimaturu, które promują jakichś tam nowych świętych, proroków, uzdrowicieli, stygmatyków, wizjonerki, osoby, które mają jakieś objawienia. Promuje się objawienia, które są nieuznane, tak jak Medjugorje od 2019 roku jest zezwolenie na pielgrzymki do miejsca, które ma konkretnie już orzeczenie Kościoła, że nie ma to wydarzenie żadnych cech nadprzyrodzonych. A od 2019 roku Franciszek zezwala na to, żeby tam organizować pielgrzymki. Sam w sposób otwarty i publiczny, negując to miejsce i nie uznając tego miejsca. Przyszedł czas na moją opinię,
krótką. Jest to ruch oderwany od kościoła, od tradycji. Nigdy tam nie było odprawianych tradycyjnych, wychowujących największych świętych mszy katolickich, które w sposób najskuteczniejszy poprzez praktyki pobożnościowe, jak adoracja Najświętszego Sakramentu, jak godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny, odmawianie świętego różańca, nowenny, modlitwy do świętych i modlitwy świętych, modlitwy za zmarłych. To najprostsze nauczanie Kościoła katolickiego, które jest zawarte w katechizmie świętego Piusa X, czy właśnie kardynała Gaspariego, absolutnie było nieobecne. Było więcej paplaniny, mieszaniny. Także ludzie wychodzili jeszcze bardziej zakręceni, jeszcze bardziej zdezorientowani. Czyli uderzał mnie bardzo taki duży problem, jakim była oziębłość, jeśli chodzi o praktykowanie cnót. Ludzie nawet nie wiedzieli. Ja nie wiedziałam, czym w ogóle cnoty są, że jest to łatwe, lekkie i chętne wykonywanie uczynków dobrych, pobożnych i wykonywanie dobra w ogóle, więc nie było żadnej pracy nad cnotami, pokory, cierpliwości, sprawiedliwości, umiarkowania. Nikt nie przekazywał prostej nauki, która w prosty sposób uświęca człowieka, prostej nauki katolickiej. Zawsze były bardzo zagmatwane, niejasne katechezy, homilie księży, przegadane, gdzie wręcz królowało gadulstwo. Bardzo duża ilość właśnie różnego rodzaju rozważań, refleksji, ale typowo takich osobistych przemyśleń, natomiast nie opartych o nauczanie Kościoła katolickiego. Brak maryjności, czyli Maryja była, owszem, gdzieś tam na jakichś obrazach, zdjęciach, gdzieś tam czasem ktoś odwołał się do Najświętszej Maryi Panny, ale nie było kultu typowo maryjnego, jaki towarzyszy ludowi katolickiemu od zarania. Jeszcze jak w czasach Różaniec Święty jest zanurzony, w Piśmie Świętym jest modlitwą ewangeliczną, modlitwą Pisma Świętego, która jest zapisana w Piśmie Świętym. Mamy Zdrowaś Maryjo, pierwsze słowo wypowiada anioł, następne już Elżbieta. Potem jest część zupełnie ostatnia dopisana przez świętą tradycję, przez świętych, przez Kościół. Maryja zawsze była pośredniczką i zawsze miała taki tytuł, nosiła zaszczytny tytuł pośredniczki wszelkich łask, naszej pocieszycielki, i jedną z pierwszych modlitw Kościoła, jak nie pierwszą, poza Ojcze Nasz, jest właśnie Zdrowaś Mario i pod Twoją obronę. I taka była pobożność ludowa, wyznawaną zawsze na Świętszą Maria Pannę jako Matkę Boga, Boga Rodzice, która ma główne zadanie pośredniczyć w łaskach, przekazywaniu łask od Pana Boga, i ona jest wszechpośredniczką wszystkich łask. A tutaj podnoszono ręce jak u Lutra, jak na spotkaniach luterańskich, jak najwyżej, wręcz krzyczano, był hałas, harmider, i proszono bezpośrednio Boga, nie wiadomo zresztą jakiego Boga, bo każdy chyba miał swojego Boga, swój gdzieś tam wykreowany obraz Boży. Żaden z nas tutaj grzesznik nie wejdzie w bezpośredni kontakt z Bogiem czy z Duchem Świętym. Duch Święty jest obiecany, przyobiecany Kościołowi, czyli właśnie świętemu Piotrowi, następcom i kolegium. I on cały czas prowadzi urząd nauczycielski, magisterium. Natomiast jest to herezją, jeżeli ktoś twierdzi, że ma bezpośredni kontakt z Duchem Świętym i z Panem Bogiem. Tylko na podstawie własnych doświadczeń, których nie można podważyć, bo zawsze pada argument, a co ty wiesz, czy możesz powiedzieć, że ja nie odczuwam Boga. Przerażał zawsze zamknięty krąg ludzi, którzy generalnie nie dopuszczają, nie zdradzają żadnych tajemnic wspólnoty. Kiedyś przez przypadek trafiłam na mszę w sobotę, która właśnie odbywała się nie w niedzielę jak zawsze, a w sobotę, tak jakby to było świętowanie szabatu po żydowsku, i nagle dosłownie wszyscy ucichli. W momencie, kiedy ja weszłam z jakąś tam osobą i przeszłam przez salę, coś pamiętam, że musiałam zanieść, do kogoś przekazać, to nagle cała msza została przerwana, wszyscy ucichli. Także czuliśmy się, jakbyśmy weszli do dosłownie jakiegoś sekciarskiego ruchu, który coś ma do ukrycia przed ludźmi. Do tego wywlekanie grzechów na forum publicznym, a co już usłyszysz, to już nie odsłyszysz, więc typowo protestancka spowiedź powszechna, gdzie ludzie wylewali swoje grzechy, wszystkie swoje występki na forum, dzielili się tym i uważali, że to jest już rodzaj spowiedzi, że jest to po katolicku. Wyrzucać obrzydliwości przed ludźmi, opowiadać o tym, co powinien słyszeć tak naprawdę tylko kapłan jako pośrednik pomiędzy nami a Chrystusem. To było naprawdę ohydne dla mnie doświadczenie i bardzo trudne, odrażające wręcz. Kolejna sprawa, msza święta, to raczej antymsza, niekatolicka msza, w której wszystko było odwrotnie niż na mszy zwanej trydencką. Najpierw dzień.
no, msza, tak jak powiedziałam, była najpierw w sobotę, więc świętowano sobotę, a nie zmartwychwstanie, dzień święty. Więc prawdopodobnie kilka razy popełniłam grzech śmiertelny, nie będąc na mszy w niedzielę, bo zdaniem katechumenatu uczestnictwo w mszy wieczorem już było spełnieniem obowiązku niedzielnego, jeżeli to się dokonywało gdzieś tam po godzinie 18. Oczywiście to jest kolejna głupota, kolejna bzdura i to nie ma żadnego umocowania w doktrynie katolickiej. Więc to było raczej świętowanie dnia szabatu po żydowsku, soboty. I to było gdzieś tam tłumaczone w różne sposoby. Mi to nie pasowało od początku. Ja od samego początku nie chciałam do tej wspólnoty należeć, ale namawiał mnie mój przyszły mąż i byliśmy tam 1,5 roku. Ja naprawdę męczyłam się i generalnie walczyłam jak mogłam, broniąc się nogami, rękami, żeby tam właśnie nie chodzić. I się udało po 1,5 roku odejść. Zacznijmy od tego, co jest najważniejsze. Zamiast hostii, chleb wypiekany w domu przez wybraną osobę. Nie wiem, czy to jest kanoniczne, ale to nie przypomina opłatka. Odbiega wizualnie, być może także wewnętrznie, materialnie od tej formy materii nakazanej przez Kościół. Dla mnie to jest nadużycie, bo to jest odchył od normy, odejście od zasady pewnej nienaruszalnej, w jakiej dokonywano zawsze właśnie wypieku opłatka i ten opłatek stawał się poprzez konsekrację hostią. Pamiętam skargi sprzątaczek, które mówiły, że na dywanie pojawiała się masa okruchów, brak poszanowania właśnie dla sakrum, dla świętości, dlatego że ludzie przyjmowali komunię świętą i ja także, myślę, że kilkanaście razy przyjęłam w ten sposób komunię. Nie wiedziałam, co mam zupełnie z tym robić, bo trzymam normalny chleb, nie dość, że siedzę sobie jak na imprezie u ciotki, to jeszcze mnóstwo tych okruchów spada w sposób taki automatyczny, odruchowy, bezceremonialny na ziemię, a potem my depczemy po tych okruchach, więc daj Boże, żeby tam w ogóle nie dochodziło do konsekracji. Lepiej, żeby nie było konsekracji, żeby to w ogóle nie była msza i żeby nie być na mszy, niż dokonać takiej profanacji wobec Boga. To było dla mnie przerażające doświadczenie. Najtrudniejsze ze wszystkich to było właśnie przyjmowanie komunii na rękę i ta świadomość, że ja wewnętrznie czułam, że coś jest nie tak, że coś źle robię, ale przyjmowałam, bo wszyscy przyjmowali. Właśnie to jest to stadne zachowanie. Do tego hałas, niesamowity harmider, brak możliwości jakiegokolwiek skupienia, brak jakiejkolwiek ciszy, dlatego że dzieci na mszy tak zwanej trydenckiej stoją cicho, spokojnie, a jeżeli gdzieś tam szaleją, to rodzice są w stanie je wyciszyć różnymi metodami. Te dzieci są bardziej motywowane do tego, żeby w ogóle zachowywać spokój, dlatego że wzorują się na innych. One mają ambicje do dorosłości, do bycia dorosłym, więc wzorują się i naśladują starsze osoby i starsze dzieci i zachowują dużo większy spokój, jest dużo ciszej. Nawet te najbardziej takie żywe dzieci, które może i nawet ADHD mają, albo dzieci z problemami, z różnymi chorobami, też zachowywały się i zachowują zupełnie inaczej niż tam zdrowe dzieci, które po prostu samopas biegały na mszy, przeszkadzały osobom w skupieniu. Więc człowiek zupełnie rozbity, roztargniony, tak przeżywał mszę i w sumie nie wynosił z niej nic. Brak świętowania niedzieli, owianie tajemnicą wielu aspektów, dziwna powszechna spowiedź luterańska. Cały zestaw wręcz nowych gestów, nowych słów, nowych zachowań, kreacji kapłana, brak gestów, przyklęknięć i słów oraz modlitw, jakie przynależą Kościołowi, jak na przykład kanon święty, tak, który już w pierwszych wiekach był ukształtowany. Mówi się, że pochodzi on od świętego Piotra. Nie było tego w trakcie konsekracji. Zanik pobożności tej ludowej, tak wyszydzanej, wyśmiewanej dzisiaj, ludowej pobożności, która istnieje od zarania, od zawsze, która prowadziła w swoim sensus fidei właśnie wiernych katolików. My dzisiaj nią pogardzamy. Ci ludzie zawsze należący do neokatechumenatu uważali, że mają wiarę żywą, emocjonalną, zauważalną, widoczną, a przez co są lepsi od tych wszystkich sztywnych katolików, którzy opierają się tylko na mszy niedzielnej i na jakichś prostych tam zdrowaśkach mechanicznych. A to nie jest tak. To jest typowo protestancko-judaistyczna wspólnota z jakimiś elementami właśnie judaistycznymi na ołtarzu, jak ten świecznik, menora, łapanie się za ręce, love bombing, tak, w postaci różnych tańców wokół ołtarza, niczym bałwochwalcy, poganie wokół Paczamamy w Rzymie w 2019, co jest tak naprawdę nie tylko infantylne, ale to gdzieś trąci takim panteizmem, polidemonizmem. Na pewno to obraża Majestat Boży, jeśli tam w ogóle Pan Bóg był obecny.
jeżeli w ogóle tam dochodziło i dochodzi do konsekracji, stanie tyłem do tabernakulum, mieszanie w ogóle pojęć i mieszanie profanum z sakrum. Myśmy stali bardzo blisko wokół ołtarza, siedzieliśmy wręcz przyklejeni prawie do ołtarza. Wszystko było odwrócone, ołtarz był wciśnięty wręcz, wpasowany w przestrzeń profanum, ludzką, tą świecką. Nie był on przede wszystkim ołtarzem, miał inny kształt podłużny. My zdawało się, że byliśmy jako wierni arcykapłanami, zgromadzeniem kapłańskim, które także modli się, świętuje zmartwychwstanie, ale na pewno nie składa żadnej ofiary. A przecież wiemy, że nawet w Starym Testamencie kontakt profanum, a nawet kapłanów wysoko postawionych był niemożliwy, jeśli chodzi o wejście do samego sanctissimum, czyli do samego centrum, gdzie był ołtarz i gdzie był Bóg obecny. Tam mógł wejść raz na jakiś czas najwyższy kapłan, czyli na przykład Mojżesz. Do tego bardzo niesakralne piosenki wykonywane podczas mszy na gitarkach, które miały wydźwięk i melodie jakieś takie bardzo... wydaje mi się, żydowskie pieśni były absolutnie niekatolickie, nie wywodzące się w ogóle z tradycji. Treści były jeszcze mniej katolickie, jeszcze bardziej protestanckie. Naprawdę synkretyczny obraz Kościoła. Oczywiście nie muszę mówić o nacisku narodzenia dzieci. To było wręcz nieograniczone, nieogarnięte, niekontrolowane przez nikogo. Na pewno posiadanie 7, 9 dzieci, to musi być po prostu pragnienie, tak? Muszą być warunki, musi być relacja też bardzo bliska między małżonkami, chęć i otwartość i powołanie. I też naprawdę muszą być warunki. Kwestia pracy, wiele rzeczy się zmieniło. Więc tak to odbierałam, że jeżeli nie masz więcej, powiedzmy, niż 5, 6 dzieci, no to jesteś niewierzący, to twoja wiara nie jest gorliwa, nie jest prawdziwa. Takie wrażenie wyniosłam stamtąd i tyle. Musimy się dostosować też do warunków, jakie panują dzisiaj na świecie. Jeżeli mam znajomych, którzy mają kilkoro dzieci, więcej niż 5 i oni na to świadomie się decydują, matka rezygnuje z pracy zawodowej na rzecz dzieci, to chwała im za to, oni się realizują, ale nie jest powiedziane, że wyznacznikiem wiary jest ilość dzieci i że minimum 5, 6 dzieci to jest wręcz objaw wiary. Bez względu na to, czy przyjmujemy Komunię Świętą niegodnie zewnętrznie, duchowo, czy wewnętrznie, to przyjmujemy i pożywamy swoją śmierć, tak mówi święty Paweł. To był największy koszmar dla mnie, największa trauma, którą wyniosłam stamtąd. Najgorsze dla mnie to było właśnie podejście do Eucharystii, do Chrystusa, do Najświętszej Marii Panny. Brak zwykłej, prostej pobożności, a także nauki katolickiej, która mogłaby tak prowadzić prosto i mieć tak proste odpowiedzi, jakie nagromadziła i całą wiedzę i mądrość, jaką nagromadził Kościół przez 2000 lat, by nam pomóc w naszych problemach małżeńskich, rodzinnych i wszelakich. Także mam nadzieję, że Wam pomogłam, coś wyjaśniłam, coś przybliżyłam. Zachęcam do tego, żeby absolutnie trzymać się z daleka od tego typu wykwitów posoborowych, tego typu wspólnot, które nie mają nic wspólnego z wiarą katolicką, ale są bardziej promocją i propagowaniem ideałów protestancko-judaistycznych, aby wrócić po prostu do katechizmu katolickiego, do encyklik na temat małżeństwa, na przykład Castis et Nubi, by uczyć się tego, co Kościół naprawdę wie na temat małżeństwa, rodziny, by tam szukać wsparcia, oparcia i mądrości i by opierać swoją pobożność tylko i wyłącznie na Najświętszej Marii Pannie, na różańcu, na Chrystusie, na żadnych innych ideologiach i pomysłach, nowinkach modernistycznych Kościoła posoborowego. I to wszystko, co dla Was przygotowałam, czym chciałam się podzielić. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.